Witam Was w nowej serii na moim kanale, czyli z Fortnite, to jest Farming 22, Farming Simulator 22, eksperymenty, czyli będziemy wszystko sprawdzać, co się opłaca, co się nie opłaca może farmingu. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden z dosyć fajnych zarobków w farmingu, czyli na początek są szklarnie. Ja nie jestem na tyle pieniążków, więc troszeczkę będzie to porąbane, ale słuchajcie, ten odcinek ma chyba 30 któryś odcinek, bo to jest kontynuacja serii. Próbujemy nowych rzeczy, ale troszeczkę odmienna po zamianie na serię z eksperymentów. Zaczynamy. Pierwsze co robimy, to na początek warto wybrać sobie w farmingu, to na początek wybrać sobie dobrego save'a. Czyli można wybrać kierownik gospodarstwa. Na początek mamy tam 1 500 000, możemy sobie tam gospodarkę fajnie rozwinąć, ale zależy i wyłącznie od Was. Ja pokazuję drugą część, to tutaj dopiero zacząłem na outbuild i się nowej mapy zakładać. Więc co? Jeżeli wszystko macie ułożone, możecie wybrać sobie też kierownik, ten drugi, na którym macie 100 tysięcy. No i pierwsze co kupujecie, to kupujecie szklarnię. Najbardziej płacacie dużą szklarnię, bo kosztuje 10 tysięcy. Teraz pokażę Wam, co potrzebujecie do tych wszystkich rzeczy. Więc teraz tak, pierwsze co wchodzicie, to klikacie sobie w sklep. Więc wchodzicie sobie na dół. Tutaj macie budowla, budowa, kierać, idziecie sobie w produkcję, no i w szklarnię. I kupujemy tą dużo. I takie szklarnie opłaca się na początek dwie kupić. Postawimy sobie to obok, o. O. I ile postawimy? Na początek postawmy, bo na początek postawcie sobie ze 3 postawcie, żeby było fajniej. Postawcie sobie na początek ze 3. Tak. 3. Pierwsza. Dajcie 10 315 dolarów. 10 315 dolarów. Stawiacie drugą. O. Poczekajcie. Drugą. Co jest? What? No i trzecia. Jak to wygląda? Trochę teren się podniósł, ale mamy to wyrobane. 3 szklarnie wystarczą. No, ile wydaliśmy na te szklarnie? Już Wam pokazuję. Wydaliśmy na te szklarnie. Budowa. 110 tysięcy postawiliśmy za to? Ja robię to teraz, nie. Nie pamiętam, ile to kosztuje. No, około 30 tysięcy to kosztuje. Coś mi tu nie pasi, widzę, że mu to tyle kosztuje. Nie wiem, ale około 30 tysięcy do... No, około 30 tysięcy chyba to kosztuje około. No to macie kolejną wyższą już. Dobra. No teraz tak, co potrzebujemy dalej? Potrzebujecie sobie jakiś traktor. Najlepiej. Weźcie sobie jakieś, kupcie sobie jakiś wielki traktor, kupcie sobie. Tutaj jest wasza rola, co kupicie sobie. Ja szukam fajnego traktorka. Nawet wezmę to auteczko, chociaż troszeczkę zadowolony jestem od tego tego. Gdzie najbliższy traktor mam? O, tu mam traktor najbliższy. No i teraz tak, kupicie sobie traktorek. Byle jaki. I żeby kupić sobie tą drugą rzecz, to potrzebujecie, z tego co wiem, potrzebujecie, gdzie to jest? Ja tu muszę poszukać, zwierzęta, to są zbiorniki chyba, wiecie, nie wiem gdzie to jest, czy to w zwierzętach jest, chyba w zwierzętach jest, tak, w zwierzętach kupicie sobie te baczki, kupcie sobie na początek małą, ale opłaca się lepiej Wam tą większą, kupcie sobie to 8 tysięcy i tak troszeczkę to odrobicie, więc kupcie sobie tą większą. No, kupię sobie tą większą, czy chcecie też takie kupić, ale no to od Was zależy. Tam możecie sobie znaleźć, to jest właśnie o zakładkach zwierzętach. No, my lecimy po tamto i dostarczymy mleka, tak? Znaczy dostarczymy bardziej wody. Potem możecie to sobie to rozwijać i to jest najszybszy zarobek. Za wodę płacicie chyba 220 około litrów, z tego co dobrze policzyłem. 200 litrów, że 200 euro płacicie za napełnienie jednej takiej palety. Za chyba 6 tysięcy płacicie najprawdopodobniej więcej.
czyli za jakieś 32 tysiące zarobicie chyba 3000 euro zapłacicie za tyle, chyba wiecie, wody. Tak mi się wydaje, przynajmniej. 3000 zapłacicie za euro. Za cały bak 32 tysiące litrów zapłacicie, będziecie się myślę, tam chcieli dać. 32 tysiące litrów to około, koszt około byłoby tam, no dużo byłoby tam. Byłoby dużo. No, więc dobra. Trochę to byłoby dużo pieniążków, ale no cóż. Czy dobrze jadę? Źle, tam musimy pojechać. No. Zobaczcie, jak to się rozwijamy, widzowie, na tym serwerze. Nowa seria. Mam nadzieję, że będzie mega fajna. No i tak, co robicie? No na początek, jak kupicie sobie te trzy rzeczy, to idziecie po nowy zbiornik. Ja jestem na Aunt-Billon, to na tej mapie francuskiej, to jest amerykańska. I tutaj mamy ten zbiornik na wodę. Już wam pokazuję, w którym miejscu to na mapie leży. Na miejscu na mapie to leży dokładnie w tym oto miejscu na mapie leży. Tutaj nasza farma jest. No cóż, nie wiem, czy mogę tu napełnić wodą. Mogę napełnić. I zobaczymy, ile stacji pieniążków. Napełnienie tej oto beczki widzę, jestem ciekaw, nie? I ja wam pokażę, jaki jest w tym biznes. Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Potencjalnie znowu dobrych zarobku. Na początek to jest dobry zarobek, więc na pewno to możecie sobie zrobić. To jest najszybszy zarobek w farmingu. Zobaczcie, 3000 litrów mamy już. To mieści chyba 6000 mieści to chyba. Tak, z tego co wiem, 6000 litrów. Nawet i 8000 mieściło, wiecie? 8000 to chyba mieści. Osiemset euro za 8000 litrów. Czyli 100 euro kosztuje 1000 litrów. Czyli jeżeli macie przyczepę, która ma mieści 32 tysiące litrów, to zapłacicie za około 3200 euro zapłacicie. Czyli całkiem niedużo. Jest to nawet dobry zarobek. 3000 euro zapłacicie. 3200 euro zapłacicie za to, więc to jest niedobry zarobek. Taki fajny. I tak sporo no, odrobicie. Teraz co robicie? Teraz na początek podjeżdżacie pod jakąś szklarnią, która ma w sobie beczkę. Moja ma w tamtym miejscu, więc podjeżdżamy sobie w ten sposób. To jest ta niebieska beczunia. No i teraz tak, my mamy trzy szklarnie. 8000 litrów mieścić i tak. Musimy to podzielić przez 3 najlepiej. 8000 razy 3, no to 2, 4, 6. No na oko to musimy wyliczyć. Musimy to na oko wyliczyć, bo innej opcji nie ma. Wyliczmy to na oko, tutaj wyliczmy to. I musimy troszeczkę to napełnić. Tutaj wystarczy, tyle napełnić, tak troszeczkę po troszuniuku. Możecie zrobić tak, że jedna mieści 8000, tak dla każdej wstydy, gdy zapłacicie troszkę więcej pieniążków, około 3000, ale były to dobry interes. Ty tak samo do 2000 zrobimy. No i druga będzie musiała mieć, no druga szklania, jedna szklania musi mieć co najmniej 4000 litrów tego mleka, tego wody. A reszta po 2000, razem 8000 wyjdzie. Napełniacie sobie. No i dobra. Jeżeli napełniliście już, to pierwsze co robicie, wchodzicie sobie w łańcuch produkcji i... Co jest? Wchodzicie sobie na sam dół, tam gdzie macie tą szklarnię, musicie sobie poszukać tej szklarni. To co postawiliście jako ostatnie, to jest na pewno na samym dole. No i macie. Mamy trzy duże szklarnie. I teraz tak, co się najbardziej opłaca w farmingu z tej oto dużej szklarni? Opłaca wam się sałata. Dlaczego? Po pierwsze, sałata kosztuje, ja wam powiem ile co kosztuje oficjalnie. Więc tak, chodźcie sobie w dół. Sałata kosztuje 2000. Jest lipiec, a najwyższa cena jest w lutym, czyli 4000 byście płacili w lutym, więc to jest dobry interesik. Pomidory 1000. Pomidory są mało opłacalne, ale no nie są opłacalne. Truskawki to już wątpię, nie są opłacalne. Więc sałata. I teraz co robicie z tą sałatą? Teraz wchodzicie sobie sałatę, macie tutaj menu.
teraz, najważniejsza rzecz jest, że musicie odpalić produkcję, ale zanim odpalicie produkcję, to wchodzicie tutaj, no i tutaj zmieniacie tryb produkcji. Ja mam pod X-em na padzie, nie wiem jak to jest u was, że też mam napisać, na to ma troszeczkę łatwo. I zrobicie tak, tyle macie przechowywane. Musicie zmienić tak na sprzedaż, więc teraz tak, ja mam, o co chodzi, przechowanie, to przechowuje wam się w tych oto paletach, właśnie to będzie przechowywało właśnie w tych miejscach. Jeżeli dacie na sprzedaż, to automatycznie się będzie to sprzedawało i nie musicie przynajmniej płacić. A dystrybucja, to cała ta będzie po prostu gdzieś tam sprzedawana i będzie gdzieś kierowana do innych produkcji. Na przykład truskawki, jeżeli dacie na dystrybucję, to będą lecieć automatycznie do piekarni, do ciasta, więc to też jest dobry interesik. Dajecie to na sprzedaż. Dajecie na sprzedaż. Drugie tak samo na sprzedaż. To dajcie na sprzedaż. I jeżeli macie wszystko na sprzedaż z tymi trzech szklarni, to odpalacie już odpalacie status. Czyli nie musicie zmienić na działa. Jeżeli będziecie mieli w trzech szklaniach, że będzie wam działało i sprzedawało samo, to już macie wszystko w kieszeni. Teraz pozostaje wam tylko pójść spać. No i ile zarobicie w ciągu jednego dnia? No to właśnie teraz się dowiemy. Zarobicie, uwaga, ja wam że to mówię już, ile zarobicie. I to sobie policzymy troszeczkę na oko. Ile musicie zrobić w co najmniej 12 miesięcy we farmingu. Czyli o rok we farmingu, czyli 12 miesięcy, czyli 12 dni. No zobaczcie, ja mam też inne wydatki. Ja mam troszeczkę 1300 euro za utrzymanie ziemi, dlatego że mam widzę dużo pieniążków. Jeżeli będziecie mieli około 100 tysięcy, to te wydatki będziecie mieli mniej. Po pierwsze, ja mam troszeczkę dużo tych łańcuchów produkcji, więc ja troszeczkę płacę za te łańcuchy produkcji. Jeżeli nie będziecie mieli tylko szklanie, to nie będziecie dużo wydawać. U was to, jak będziecie mieli na początku wyfarmingu, to u was ta koszt utrzymania ziemi będzie wynosiło ze 100 euro, więc i tak to jest spoko. A teraz zobaczmy, jak to wygląda. Teraz automatycznie wam się to sprzedawało, a zarobiliście już, uwaga na tym, już wam to widzę, mówię, mamy sierpień. I no, koszty produkcji są 800 euro plus wydatki jeszcze są, no jest tego ogrom. I teraz wchodzicie w Channel Produkty, ja niestety zarobiłem z tego 1000 euro, nie wiem czemu 1000 euro, ale to co sobie chyba będzie się podobno zwiększało, ale to i tak jest dobry zarobek w sumie mimo tego. Koszty wody na przykład 800 euro, no jeszcze spróbujmy pójść jeszcze jeden spać, jeden dzieniak, zobaczymy ile zarobimy, zobaczymy co tutaj mamy. 1000, po 1000 mamy tutaj, mamy po 600, pójdźmy jeszcze raz spać. I tak musicie robić ciągle, napełniać tylko i nic więcej. Więc to jest też dobry interesik w sumie. Dobry interesik. Teraz pójdziemy jeszcze raz spać. I robicie to przez cały czas. Napełniacie wodę w tych oto rzeczach i idziecie spać. I to jest najszybszy zarobek. Więc no. I zobaczymy ile zarobimy z tamtego drugiego. Właśnie. No, ja troszeczkę wydaję na koszty utrzymania wynajmu maszyn, może to są wynajmuję jakieś maszyny, tam wynajmuję, więc troszeczkę te wydatki są duże. Ale jeżeli sprawdzimy teraz finanse, to sprzedane produkty, no już są większe, zobaczcie, w sierpniu zarobiłem 5000. Tam około, była tam chyba więcej godzina około 12, może dlatego tak mniej zarobiłem. Ale zobaczcie jak zarobiłem, 5000 w sierpniu. Czyli w ciągu tych dwóch miesięcy mogę zrobić 6 tysięcy. Więc 5 tysięcy, pomnóżcie sobie przez 12 dni, to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 tysięcy w ciągu 12 miesięcy wyfarmingu. Czy to jest dobry zarobek? Myślę, że jak najbardziej. I tak już się cały czas, no i przez jak już minie u was rok w farmingu, to kupicie sobie więcej tych, oczywiście tych więcej kupicie sobie tych szklarni i tak możecie rozrodzać swoją firmę. Jakbym to robił 12 miesięcy, to mogę sobie kupić jeszcze większą maszynę, czy mogę sobie kupić większy zbiornik na wodę, no i po prostu mogę tą szklanię rozrodzać. Mogę sobie kupić te 10 takich szklarni, wtedy zarobki będą o wiele większe, więc pamiętajcie, im więcej szklarni, tym więcej zarobicie. Więc jeżeli będzie 10 szklarni, to około 12 miesięcy możecie dać do 500 tysięcy, jeżeli dobrze liczę. Więc jest to dalej dobry zarobek. Mam nadzieję, że wam takie eksperymenty będą się podać na tym kanale. Jest to jeden z najszybszych zarobków. Na początku serii wam to się przyda. Jeżeli będziecie mieli dużo tych oczywiście tych łańcuchów, to troszeczkę będziecie wydawać pieniążków. Ale jeżeli macie tylko szklanie, to nie musicie tam dużo to nic wydawać, na przykład na te koszty, na przykład ziemi.
Więc no, im więcej macie pieniędzy, to tym musicie więcej płacić za koszty, koszty wynajmu maszyn albo koszty utrzymania ziemi, więc jest to bardzo opłacalny deal. Mam nadzieję, że wam taki odcinek wam się podobał. No i jeszcze pokażę wam ten drugi jeszcze szybki zarobek, że macie, jeżeli macie 1 500 000 macie na koncie, to możecie sobie pójść fotowoltaikę. I to jeszcze, jest to jeszcze opłacalne niż szklanie. Dlaczego? Po pierwsze, tam nic nie musimy robić, tam jest, że pójdziecie spać i tyle. Więc no. I jak macie nowy rolnik, to jak minimum was tam 62 kilka dni w farmingu, to możecie sobie fotowoltaikę kupić. Ona jest, już wam mówię, właśnie w budowlach. Wchodzicie sobie w produkcję, generatory i macie fotowoltaikę. Ona kosztuje 93 000. Możecie też sobie kupić wiatrak na przykład. No i fotowoltaik zależna i wyłącznie od pogody. Jeżeli jest bardziej słoneczne, to wtedy dostaniecie więcej pieniążków, więc możecie sobie to gdzieś postawić. To też jest bardzo dobry zarobek. Mam nadzieję, że takie rzeczy się będą podawać. No i żebyście chcieli też normalny farming na tym serii, no to możemy to też coś normalnego robić, czyli na przykład tutaj rozwiązać naszą firmą, tak powiem. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał z takimi rzeczami. I w końcu zrobimy kolejny właśnie fajny poradnik. To był poradnik ze szklarniami. Ja wam się z tym żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.